Witam wszystkich. Dzisiaj jestem w lesie i będę zbierał żywicę z sosny. Tak jak tutaj. To jest ładna żywiczka. I będę robił z tej żywicy nalewkę zdrowotną. A gdzie szukasz żywicy? Właśnie na takich po obdzieranych sosnach. Tu kiedyś na pewno coś cieli, ścinali drzewa i jedna sosna obdarła tu kawałek spadając i właśnie sosna wytworzyła żywicę, żeby zabliźnić tą ranę, żeby żaden grzyb się nie wdał. Ale jak widać, i tak kawałeczek nie dało rady zabliźnić. No a ja dzisiaj będę zbierał tą żywicę. Tutaj jest. Później wam w domu pokażę, jak tą nalewkę zrobić. Gdzie jeszcze można znaleźć żywicę? Ono właśnie w takich miejscach. Kiedyś ludzie, kilkanaście lat temu, pobierali z takich miejsc żywicę i sprzedawali. A w jaki sposób? Nacinali takim specjalnym nożykiem rowki z jednej, z drugiej strony, wbijali taką półokrągłą rurkę i podwieszali kubeczek i żywica sobie pomalutku tymi rowkami ściekała do kubeczka i tak schodzili do dołu, aż przy samej ziemi kończyli. I właśnie kilkanaście lat temu tak właśnie pobierali żywice i sprzedawali. Ale jak widać zaprzestali, ponieważ wymyślili sztuczną żywicę. Taki zawód już był niepotrzebny. Widzicie, tu wszędzie jest żywica. Wszędzie można stąd pobierać żywicę. A więc tak, potrzebna nam waga, żeby zważyć, ile żywicy mamy. Oczywiście żywica, butelka, spirytus 96% i jakaś miarka, tu jest 100 ml. A więc tak, ja będę przygotowywał 200 ml nalewki, więc potrzebuję 20 gram żywicy. Biorę sobie taką najładniejszą. Jeżeli zrobimy nalewkę z 10 gram żywicy na 100 ml spirytusu, to otrzymamy 10% roztwór. Mamy 16 gram, 17, 19, no i 21, to niech będzie. Troszkę sobie to rozkruszymy, wrzucamy do butelki, no i zaraz pokażę, co dalej. Żywica pokruszona mniej więcej i wrzucamy teraz wszystko do butelki. Żywica wrzucona do butelki. Teraz odmierzamy sobie 200 ml czystego spirytusu. Mamy 100 ml. Wlewamy. I drugie 100. I teraz zatykamy buteleczkę. O, jeszcze się przewróciło. Dobrze, że zatkane było. I co? I taką buteleczkę
potrząsamy raz dziennie, żeby ta żywica się tam rozpuściła w tym spirytusie. No i tak najlepiej ją miesiąc potrzymać. Później przelewamy to przez jakąś gazę, żeby te resztki kory i tego wszystkiego zostawić właśnie na gazie, żeby to było czyściutkie. No i co? I można stosować taką naleweczkę.